Amerykański sposób na wzbogacenie się. Punkt 2. Wiedz, ile jesteś wart. Ile jesteś wart na dzień? Czy przeliczyłeś, ile jesteś wart? Czy to jest 100, 500 czy 1000 dolarów na dzień? Jest około 250 dni, co można pracować na dzień. Czy wiesz, ile z tych dni cię zajmie, żeby zostać milionerem? Jak będziesz zarabiał 4000 dolarów na dzień, to zarobisz 1 000 000 dolarów na rok. Jak zarabiasz 100 dolarów na dzień, spróbuj wziąć i to pomnożyć, żeby zarobić 200 dolarów na dzień. Tylko pomyśl, jakby było, jakbyś zarobił dwa razy więcej. Powiedzmy, ten co pisał ten artykuł, jak zaczął swój interes, to zarabiał 200 dolarów na dzień. I nie chciał, żeby zarabiał tylko 200 dolarów na dzień, chciał dużo więcej. I szukał sposoby, żeby się polepszyć, po to, by klient był więcej zadowolony. I w ten sposób dużo więcej potrafił zarobić. Co ty robisz, żeby polepszyć siebie, by więcej zarobić na dzień? Jak szukasz pracy, spróbuj wysłać dwa razy więcej aplikacji. Jak dzwonisz do 10 osób na dzień, by coś sprzedać, zadzwoń do drugie tyle, powiedzmy do 20 ludzi. Jak jesteś nianią do jednego dziecka, to znaleźć sposób, by być nianią do 50 dzieci. Najlepiej, by pracować tyle samo na dzień, albo żeby tą pracę, co się robi codziennie, polepszać, by zarabiać więcej, coraz więcej. Sukces jest dostawać to, co ty chcesz. Być zadowolonym jest, żeby chcieć to, co się dostanie. Przez Dale Carnegie.